Jakub Korus z Newsweeka i będziemy teraz kontynuować tak sobie. Ale dobrze, dobrze, że go tak... W ogień krzyżowy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Z jednej strony jazdy. Dzień dobry. Ale nie wiedział. No, Beato, cześć, dzień dobry, jeszcze raz. Jeszcze raz. Kłaniam się. Czekaj, zamknę szybkę. O, tak. Słuchaj, właśnie, co jest nie tak z tą uczelnią? No bo z jednej strony, co też przed chwilą potwierdziłeś, tam łamania prawa nie ma. Chociaż to wygląda tak, jakby, wiesz, prawo było napisane specjalnie, żeby ta uczelnia mogła powstać, tak? Poniekąd. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. To znaczy, Collegium Humanum wykorzystuje lukę w prawie. To znaczy, bardzo wiele studiów można w Polsce określić jako studia podyplomowe i Collegium Humanum oferuje takie studia podyplomowe na przykład na kierunku MBA, czyli Master of Business Administration oraz albo DBA. Executive MBA też, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Z tą różnicą, że dla niektórych te studia mogą trwać tylko 2-3 miesiące, kosztują bardzo mało, bo kosztują od 6 do 9 tysięcy złotych, podczas gdy tak naprawdę taki prawdziwy MBA, certyfikowany na przykład przez MBA Association, kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych i trzeba go robić 2 lata. To znaczy, jak powiedziała nam rzecznik uczelni Koźmińskiego, wielka pardubicka, creme de la creme studiów z zarządzania i ekonomii, naprawdę bez przelewek. No a tutaj, jak się okazuje, niektórzy, głównie partyjni nominaci, w 2-3 miesiące mogą zrobić dyplom MBA, który potem, i to jest właśnie najważniejsze w kontekście tego, o czym wspomniałaś, no daje posadę w spółce Skarbu Państwa. Czyli bez tego dyplomu nie mogą być, tak? Nie mogą, ponieważ tak naprawdę po tej całej Misiewiczowskiej aferze, którą dobrze wszyscy pamiętamy, 2016-2017 rok, powstawały wielkie listy liczące po kilkaset nazwisk partyjnych nominatów, którzy zaczynają zasiadać w spółkach, po tym takim postwyborczym czyszczeniu. PiS postanowił to lekko ukrócić, albo przynajmniej zamarkować takie ukrócenie, to znaczy wpisano do prawa takie zastrzeżenie, że osoba, która chce siedzieć w spółkach, musi albo skończyć, zdać egzamin, który by na to pozwolił, i ten egzamin jest naprawdę trudny, albo musi posiadać dyplom, uwaga, uwaga, MBA. I teraz okazało się, że nagle w 2018 roku wielu tych partyjnych późnych dominatów zaczęło te MBA na Collegium Humanum robić. To są te 2 miesiące, nie? Jeżeli... To jest nic. Ale poczekaj, ale to jest nic. Każdy może tam studiować, czy tylko właśnie wybrani? Każdy może studiować, oczywiście. Ale każdy może przez te 2 miesiące? A no właśnie, właśnie. To staramy się ustalić. To staramy się ustalić. Ale na pewno jest tak, że część partyjnych nominatów, którzy trafili na stołki, trafiło na nie wcześniej niż ten rok nawet. Semestr ustawowy tych studiów musiałby potrwać. I teraz co ciekawe, przyjrzeliśmy się listę, wzięliśmy taką listę, ją kiedyś przygotowali politycy PSL-u. Liczyła 357 nazwisk osób powiązanych z PiS-em, które trafiły do spółek Skarbu Państwa. I zaczęliśmy ją sprawdzać nazwisko po nazwisku, kto zrobił dyplom na Collegium Humanum. I okazało się, że dyplom na Collegium Humanum zrobiło prawie 60 osób z tej listy. W tym na przykład prezes Orlenu, Deutschland, w tym... daleko szukać, żona europosła Czarneckiego, który bardzo mocno Collegium Humanum promuje, Emilia Hermaszewska, zrobiła tam 3 dyplomy, no i trafiła jako członkini Rady Nadzorczej do Armatury Kraków, która należy do PZU. A tam się nazwisko Duda też pojawia? Tam się pojawia nazwisko Duda również. Jest taki były poseł PiS-u, stryj prezydenta Andrzeja Dudy, Antoni Duda, i on teraz, o ile się nie mylę, o ile tam się nic nie zmieniło, ma posadę w PKP Cargo, proszę Państwa. Tak, no był taki czas, kiedy było o tym głośno i o jego kwalifikacjach. Tak. No i właśnie miejmy też świadomość, że to są często ludzie kompletnie nieprzygotowani do tej pracy w spółkach. Oni zarządzają przecież naszymi pieniędzmi, zarabiają tam horrendalne kwoty, idące w kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc myślę, że naprawdę gdzieś jest takie podejrzenie, że tak naprawdę to jest po prostu Collegium stało się taką maszynką do robienia tych dyplomów dla wszystkich tych, których gdzieś w tych spółkach Skarbu Państwa trzeba upchnąć. Ale wiesz, ja się tak zastanawiam, jak się czują ci i te uczelnie, które no, oferują studia, i ci absolwenci, którzy skończyli je sumiennie, wiesz, zgodnie z procedurami, zapłacili te kilkadziesiąt tysięcy złotych, wobec takiego procederu, który, wiesz, no, naprawdę stawia poważne pytania o etykę, ale przede wszystkim o jakość wykształcenia. Pojawiają się już takie głosy wczoraj. Sprajeżyła się cała reszta. Dokładnie takie, dokładnie takie. Nawet jeden z użytkowników portalu LinkedIn, pamiętam, komentując ten tekst nasz wczoraj albo przedwczoraj, właśnie tak siebie określił. Powiedział, czuję się jak frajer, zaraz, czyli przez 2 lata poświęcałem niemal każdy weekend po to, żeby jakby zdobyć prawdziwe, mocne wykształcenie. Wiele mnie to kosztowało. Co więcej, trzeba też pamiętać, że to jest tak, że
na poważne MBA nie dostają się wszyscy. Mhm. To znaczy na przykład na Koźmińskim jest takie sito i komisja rekrutacyjna sprawdza tak naprawdę po pierwsze, czy kandydat się nadaje, a po drugie, czy ma na przykład jakieś doświadczenie w zarządzaniu. Bo to nie jest po prostu szkoła, bo to nie są tak naprawdę studia dla wszystkich i nie powinny być dla wszystkich. Nie każdy może zarządzać wielką firmą, a już na pewno nie każdy powinien zarządzać prywatną, państwową spółką Skarbu Państwa. No ale to jest tak, że ci, którzy tam idą, dostają się, po prostu płacą i są pewni, że wszystko zaliczą i nikt ich nie wyrzuci z tych studiów, po prostu dyplom ich będzie, tak? My wybraliśmy się nawet na dzień otwarty uczelni i tam jakby wprost nam powiedziano, że jeżeli tylko jakby będziemy zmobilizowani, to 2-3 miesiące sprawa zostanie załatwiona, raczej bez zjazdów, raczej wszystko online'owo, na koniec praca, którą zatwierdza, temat zatwierdza pan rektor, trzeba ją tylko oddać. Ja też nie wiem, czy wszyscy tę pracę oddali. Ale jak pracę da się napisać? Znaczy, i co to? I ten proces skończy się w 2 miesiące, otóż to, tak? Otóż to, 2-3 miesiące może się skończyć, kończy się dyplomem. No i tak jak powiedziałem, część osób trafiało na... one powinny potrwać rok, tak? Ale sprawdziliśmy i część osób trafiało na stanowiska jeszcze jakby przed upłynięciem pierwszego roku od początku studiów i programu. Kto za to powinien odpowiedzieć? Za to powinno odpowiedzieć po pierwsze Ministerstwo Nauki i Studiów Wyższych. To jest jedna rzecz. A po drugie Polska Komisja Akredytacyjna, która przyznaje jakby, która decyduje, które uczelnie mogą takie programy kończyć. I teraz niestety luka w prawie jest od lat i wiele uczelni wykorzystuje tą możliwość. Nie wszystkie są gdzieś tam skojarzone z partią i nie wszystkie akurat załapały się na coś takiego, że stały się taką maszynką do dyplomów akurat dla tej partii. Ale też pamiętajmy, to zresztą nie bez przyczyny zaczepiliśmy pana przewodniczącego, pamiętajmy, że tam dyplomy też robili chociażby radni Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele Nowoczesnej, więc to jest tak, że gdzieś tam tę lukę starają się wykorzystać wszyscy bez względu na to, bez względu na barwy polityczne. Szykują się już na następną kadencję. Być może, ale też oczywiście wiadomo, że dla osoby, która jest nieobeznana, to MBA, czy EMBA, czy DBA, postawione gdzieś tam za nazwiskiem, no jakby jest pewną nobilitacją, tak? Dlatego jakby osoba, która rzuca pierwszy raz okiem na, nie wiem, na nasze CV, czy na nasze konto na LinkedInie, na pewno zrobi to wrażenie, a to, gdzie to MBA jest już robione, jest gdzieś tam sprawą wtórną. Co ciekawe w ogóle, poseł Giżyński, który zresztą związany z tym środowiskiem przecież, który sam jest profesorem w Toruniu, od jakiegoś czasu przygląda się Kolegium Humanum i gdzieś tam relacjonujemy w tekście taką jego przepychankę trochę z Ministerstwem Nauki w sprawie kolegium. I co ciekawe, nie ma zbyt wielkiej woli, żeby w ogóle sprawdzić to, co tam się dzieje. To znaczy, żeby sprawdzić, jak wyglądają te studia, czy faktycznie trwają rok, czy faktycznie wszystko wygląda tak, jak powinno być, przynajmniej jeżeli chodzi o studia podyplomowe. I gdzieś tam nasi rozmówcy, gdzieś pojawiały się takie głosy, że nasi rozmówcy mają wrażenie, że gdzieś w ogóle nad kolegium został rozpostarty taki parasol ochronny. Nikt nie za bardzo chce sprawdzać, co tam się dzieje i dlaczego tam się dzieje. A minister Czarnek coś o tym mówi? Minister Czarnek, zadaliśmy mu pytania, więc czekamy na odpowiedzi. Jak na razie w tych gdzieś tam korespondencjach z osobami, które gdzieś kolegium Humanum się interesowały, ministerstwo odpowiadało, że nie ma problemu. Nie widzi problemu. Są tam jakieś listy, tak, na rozpoczęcie czy zakończenie. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Roku akademickiego słał i prezydent, tak? Proszę Państwa, cała wierchuszka pisowska słała listy do Kolegium Humanum z serdecznymi gratulacjami. Minister Gowin, wicepremier, już nie, przepraszam, już nie wicepremier Jarosław Kaczyński. Tak. Bądźmy już przecież od 6.30 zdaje się. Ale ja tak? Nie wiem od kiedy, wiesz, no PAP się pojawił o 6.30, ale kiedy prezydent podpisał rezygnację, to nie wiemy. Jeżeli PAP, to może sprawdźmy to 3 razy, bo być może jeszcze wcale nie został. Nie, to wiesz, wywiad. Podejrzewam, że autoryzowany 5 razy. Czyli gdzieś 6.30. No, w każdym razie wicepremier na pewno, więc naprawdę prezydent, tak jak wspomniałaś, więc tak naprawdę wszyscy gdzieś spieszyli z gratulacjami. Zresztą mieliśmy takie informacje, staramy się jeszcze potwierdzić w kancelarii prezydenta, że prezydent w ogóle miał się pojawić na zakończeniu roku szkolnego w tym roku na kolegium, na Moniuszki 1A. No i też pamiętajmy, że to jest bardzo ciekawe.
non-stop uczelnię promuje europoseł Ryszard Czarnecki. No właśnie o to cię chciałam zapytać, jaka jest rola, bo za chwilkę też, a może nie, może inaczej, zacznijmy od tego drugiego Czarneckiego, czyli założyciela. Paweł Czarnecki, tak. Jest wyjątkowo utytułowany młody człowiek. Ach, niesamowita postać, 38-letnia. Proszę Państwa, tymi tytułami moglibyśmy prawdopodobnie obdarzyć wszystkich, którzy siedzą w tym aucie, jeszcze zostałoby nam po kilka, naprawdę. Kiedyś teolog, skończył studia teologiczne, potem błyskawiczna kariera, kilka habilitacji, w końcu profesura, z tym, że wszystkie zrobione na Słowacji. No i to też się pojawia takie bardzo ważne pytanie. Zdaje się, że wszystkie na bazie jednej pracy. Wszystkie na, dokładnie tak, wszystkie na bazie jednej pracy poświęconej Kościołowi Mariawitów. I to też jest w ogóle ciekawe, bo Słowacja przez długi czas była miejscem takiej turystyki akademickiej, tak się to nazywało. To znaczy część polskich akademików, głównie związanych z uczelniami kościelnymi, jeździła na Słowację, aby tam robić dyplomy, bo to było łatwiejsze. Ale to może właśnie oni wpadli na pomysł z Collegium Humanum. Ach. Wcale bym się oczywiście nie zdziwił, to będziemy jeszcze sprawdzać. To będziemy jeszcze sprawdzać, bo kolejne teksty na pewno poświęcone Collegium Humanum przed nami. No i też w ogóle w tym kontekście jest też ciekawe, że sam rektor miał też sprawę o plagiat. Właśnie, też na Słowacji, tak? To była taka sprawa dotycząca jeszcze jego doktoratu, czyli pracy pisanej w Polsce. W 2014 roku ktoś anonimowy zwrócił się do profesora Wrońskiego, to jest taki polski tropiciel plagiatów w środowisku akademickim i przysłał pracę pana profesora doktorską oraz teksty źródłowe i dosłownie niemalże słowo w słowo zostało przepisanych 130 stron. Niestety wyższa szkoła menadżerska, w której wtedy pracował Paweł Czarnecki, w której był rektorem, nie widziała w tym wielkiego kłopotu. Uznano, że problemu nie ma, sprawą nie chciało się zająć ministerstwo. Wznowiono ten przewód doktorski, ale koledzy z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pana rektora stwierdzili, że problemu nie ma. No i doktorem dalej został w tym samym czasie, bo to było też ciekawe, tak jak powiedziałaś, ta kariera akademicka jest błyskawiczna. Zrobił też habilitację, potem profesurę, więc gdzieś ta sprawa się rozmyła, ale my też będziemy dociekać, jakim cudem ona się rozmyła. Chcemy zadać ówczesnej minister kilka pytań w tym temacie. Też tak się zaczęłam zastanawiać, skoro on robił tytuł za tytułem, czyli ciągle studiował, to kiedy zarobił na założenie tej uczelni? To jest dobre pytanie, bo jednocześnie też jakby musimy też przyznać, że kariera następowała, to znaczy bardzo szybko był doradcą prorektora, zaczynał od Ministerstwa Edukacji, bardzo szybko został doradcą prorektora na jednej z wyższych uczelni, potem został rektorem, ale ciągle... Zarabia się tam kokosy. Ale ciągle, no właśnie, jest to przecież środowisko akademickie, więc my zadaliśmy takie pytanie. Pan rektor twierdzi, że po prostu takie stowarzyszenie Humanum, które on współzakładał, jakby po pierwsze sfinansowało, czyli pojawił się gdzieś jakiś inwestor, do tego doszła pożyczka, która podobno pozwoliła na założenie takiej uczelni. To jest bardzo ciekawe, bo uczelnia została założona w 2018 roku, a w 2019 roku minister Gowin wprowadził taki przepis, że każda uczelnia wyższa powinna mieć przynajmniej 3 miliony, które może, 3 miliony złotych, które może złożyć w takim depozycie kapitału zakładowego. Rok wcześniej, czyli wtedy, kiedy pan Czarnecki zakładał uczelnię, było to jeszcze 500 tysięcy. Więc well. Tak to się wszystko pięknie tam składa. No i właśnie jest też wspomniany europoseł Czarnecki, który pozwala no właśnie, i wszędzie promuje. Oni są spokrewnieni, czy nie są? Bo... Oni twierdzą, że nie są. Są braćmi w Panu, braćmi w wierze, jak powiedział europoseł Czarnecki w swój charakterystyczny sposób, odpowiadając nam na pytanie o pokrewieństwo. Gdzieś bardzo im zależy w ogóle na tym, żeby o tym pokrewieństwie nie dyskutować. To znaczy pani rzecznik Collegium Humanum do pewnego momentu obiecywała nam przesłać poświadczenie notarialne, że oni nie są spokrewnieni. Na pewno, nawet jeżeli nie są spokrewnieni, to bardzo ściśle współpracują, to znaczy europoseł bardzo mocno jest zaangażowany w promocję. Collegium od początku się tam pojawia, wbrew temu, co oni obaj twierdzą, bo oni twierdzą, że w 2020 gdzieś zaczęła się ta współpraca. My pokazujemy na newsweek.pl już zdjęcia z 2019 roku, gdzie są razem, gdzie Ryszard Czarnecki w ogóle przemawia na otwarciu pierwszych studiów MBA. No i też Ryszard Czarnecki bardzo mocno zaangażował się w zagraniczną działalność
lobbować uczelni, bo przecież... Lobbował za granicą, tak? Otóż tak. Mhm. Przypominam, że zresztą Kolegium Humanum się tym szczyci, że jest to prywatna uczelnia, która ma, proszę Państwa, swoją filię w Azji. I faktycznie tak jest. Jest to filia w Uzbekistanie. A jak wiemy, europoseł Ryszard Czarnecki jest w ogóle członkiem takiej grupy w Parlamencie Europejskim w współpracy z Uzbekistanem. Latał tam zresztą na obserwacje wyborów. Co więcej, kiedy poleciał tam na obserwacje wyborów, to właśnie Kolegium Humanum otwierało tam swoją filię. I tak się to już zbiegło, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, w dalekim Uzbekistanie nagle europoseł Czarnecki gdzieś ląduje na obserwacji wyborów i tego samego, a właściwie drugiego dnia później otwiera się akurat filia Kolegium Humanum. Tam, gdzie jeździ Czarnecki, słuchaj, w delegacji, proszę tam Państwa, się pojawia filia. Dokładnie tak, proszę sprawdzić, zapytano o to może Parlament Europejski, gdzie obecnie przebywa europoseł Ryszard Czarnecki, bo być może właśnie tam, proszę Państwa, jutro lub pojutrze otworzy się kolejna filia Kolegium Humanum. Oni mają jedną filię? Nie, mają trzy w Polsce. Dawna Czechosłowacja, czyli dziś Czechy i Słowacja, dwie filie, no i Uzbekistan, daleki Uzbekistan. I tam można, gdyby byli Państwo zainteresowani, zrobić dyplom Kolegium Humanum. Czyli tam kształcenie wygląda tak samo, że tego MBA można robić? MBA zdaje się w Uzbekistanie nie. Nie wiem, jak tam to wygląda. MBA to jest głównie tutaj domena grania na polskim podwórku, jeżeli chodzi o środowisko akademickie. Więc jeżeli MBA, proszę Państwa, jeżeli stanowisko w spółkach Skarbu Państwa, to raczej w Polsce, nie w Uzbekistanie. No i raczej tak sumiennie. Do tego byśmy gorąco zachęcali. Wszędzie jest. Gdzieś tam po prostu ma krótkie nogi, tak? Specjaliści to mówią. Prędzej czy później to wyjdzie, prawda? To znaczy, jeżeli ci kandydaci skończą pracę dla spółek Skarbu Państwa i będą zajęci... Wtedy, kiedy się skończy ta władza. Otóż to. A powiedz mi jeszcze, które wątki z tych tekstów będziecie rozwijać, które są warte rozwinięcia jeszcze? Jest sporo takich wątków, o których w ogóle lekko tylko napomknęliśmy w pierwszym tekście. To znaczy wątek PKOL-u, w którym zresztą pracuje, czy doradza rektor Czarnecki. Zresztą zaczął tam doradzać dokładnie w tym momencie, w którym w PKOL-u zaczął pracować europoseł Czarnecki. Będą wątki innych kierunków, które gdzieś na masową skalę są produkowane w Kolegium Humanum. Jeszcze kilka wątków dotyczących współpracy z pracownikami swoimi w Kolegium Humanum pana rektora, więc będzie o czym czytać. Zapraszamy od kolejnego tygodnia i zapraszamy codziennie na newsweek.pl, bo myślę, że pierwsze z tych wątków ujawnimy już może dzisiaj nawet po południu albo jutro rano. Pewnie będzie jeszcze o czym rozmawiać. A to jest fenomen w Polsce, czy takie uczelnie inne też takie mogą uczelnie istnieć? Inne niestety istnieją. Dostajemy już pierwsze głosy gdzieś od innych osób zainteresowanych środowiskiem akademickim, że takich prywatnych uczelni jest więcej, ale ciągle podkreślam, że jest tylko jedna, która tak ściśle współpracuje z partią rządzącą. Oczywiście odsyłamy do Newsweeka, bo to szalenie ciekawe. Bardzo Ci dziękuję. Jakub Korus, współautor serii artykułów na temat Kolegium Humanum, pisanych razem z Renatą Kim. Dokładnie dziękuję tak. Serdecznie dzięki, miłego dnia. Do widzenia Państwu. To jest... A, no tak. Zobaczmy. Właśnie. Zostawiam Państwa z nią. Kłaniam się. Miłego dnia.